Żyjemy w naprawdę niezwykłych czasach i nic nie dowodzi tego lepiej niż fakt, że niezwykłe tezy wygłoszone niedawno w meksykańskim kongresie przeszły praktycznie bez echa. Faktycznie było o nich głośno przez jakiś czas, ale wrzawa powoli zanika. Dlaczego tak się stało? Być może jesteśmy już tak przyzwyczajeni do koncepcji życia pozaziemskiego, że po prostu przestaliśmy się nim przejmować. Albo, co chyba bardziej prawdopodobne, obudziliśmy się już w rzeczywistości, w której takie odkrycia stają się zaledwie falą w morzu informacji i rozrywki. Przez dekady kosmici byli obecni w naszej popkulturze. Począwszy od gier komputerowych, po filmy i seriale, stali się oni niemalże codzienną częścią naszego życia. Począwszy od gier komputerowych, aż po filmy i seriale, stali się oni integralną częścią naszej kultury. Z tego powodu nawet rewelacja pokroju szczątków rzekomo obcych form życia nie wzbudza tak ogromnego zainteresowania, jak powinna. Kosmici stali się dla nas nie tyle tajemnicą do rozwiązania, co jednym z wielu elementów kulturowego tła. Wiele teorii dotyczących rzekomych działań rządu, które miały ukrywać prawdę o ich istnieniu, spowodowały, że takie narracje stały się równie powszechne co same historie o kosmitach, prowadząc do pewnego rodzaju cynizmu wobec wszelkich nowych doniesień na ten temat. Ciekawy jest też pogląd, że nasza fascynacja kosmosem jest odzwierciedleniem naszych własnych lęków i obaw. Być może kosmici, tak jak byli przedstawieni w popkulturze, stanowili wyłącznie projekcję naszych lęków. Od zimnej wojny po globalizację odzwierciedlali nasze obawy związane z nieznanym. Natomiast teraz, najwyraźniej, miejsce lęku powoli zastępuje nihilizm i cynizm. Jeśli jednak nie podzielacie tej opinii, to zapewne chcielibyście wiedzieć, że historia mumii z Meksyku ma swoją kontynuację. Jamie Maussan nie ustaje w próbach weryfikacji tych szczątków i potwierdzenia ponad wszelką wątpliwość, że należą one do przedstawicieli innej cywilizacji. Dziennikarz wraz ze swoim zespołem przywiózł jedno z ciał nieludzkich istot, które nazywa Clara, do specjalnego tomografu komputerowego. Przeprowadzili oni nawet transmisję na żywo, która odbyła się na kanale YouTube Maussan TV, gdzie wyjaśniono, że badania te mogą określić, czy istoty, które pokazano, były w jakikolwiek sposób modyfikowane lub, tak jak sugerowano, były jedynie kukiełkami z gipsu i z drewna, czy może raczej należały one do żyjących, fizycznych istot. Zwolennikiem tej drugiej opinii wydaje się dr José de Jesús Salce Benítez, który przeanalizował tomografię po raz kolejny, dochodząc do wniosku, że szczątki należą do realnej, żyjącej niegdyś istoty. Czy pochodziła ona z dalekich gwiazd? Tego nie wie niestety nikt. Podczas badań spekulowano natomiast, że tajemnicze owalne struktury odnajdywane w szczątkach niektórych istot były w rzeczywistości komórkami jajowymi, co miałoby sugerować, że stworzenie zmarło w czasie ciąży. Lekarz tłumaczy, że zdjęcia z tomografu nie pozostawiłyby żadnych złudzeń, jeśli chodzi o modyfikacje pośmiertne przeprowadzone na tych szczątkach. Fizycznie nie dałoby się tego ukryć, co zdaniem badacza zdecydowanie wyklucza, aby szczątki zostały spreparowane. Taką opinię wygłosił on podczas audycji w poniedziałek 18 września. Wykluczył on również, aby ciała stanowiły połączenie różnych części innych istot biologicznych. Tłumaczono to tym, że na zdjęciach nie zaobserwowano żadnych fragmentów kleju ani pęknięć, co stoi w zupełnej sprzeczności z analizą obrazów. Co warto jednak zauważyć, badacze nie zanegowali stanowczo tej teorii, a jedynie powiedzieli, że zgodnie z dostępnymi im obecnie zdjęciami nie ma oznak jakichkolwiek modyfikacji. Bazując na zdjęciach rentgenowskich, badacze zauważyli również, że istota miała znacznie ograniczony staw skokowy, co sugeruje, że stwór miał bardzo ograniczone możliwości ruchowe. Nie sposób ocenić, jak rozwinie się ta sytuacja i czy los mumii z Meksyku jeszcze zainteresuje opinię publiczną. Warto, abyście zastanowili się nad tym, jakie konkretnie badania wydałyby się dla was najbardziej wiarygodne i jakich dowodów oczekiwalibyście, aby szczątki z Meksyku mogły zostać przez was uznane za pozostałości obcej istoty żywej. A kto wie, może jakiegoś podgatunku człowieka. Tak jak zawsze, zapraszam was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności, no i oczywiście subskrybowania naszego kanału. To tyle ode mnie, życzę wam wszystkim wspaniałego dnia i słyszymy się już wkrótce.